W ramach tegorocznych wakacji po raz pierwszy zorganizowany został przegląd zespołów ludowych z terenu partnerstwa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Głównym zadaniem, głównym celem, jednym z głównych celów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu jest pokazywanie lokalnych artystów, ludzi, którzy robią coś, których nie widać, którzy coś z sobą niosą, są to garncarze, są to zbieracze różnych minerałów, są to gastronomii, są to też zespoły ludowe. Zrobiliśmy taką analizę, taką ankietę. Okazało się, że tych zespołów ludowych jest bardzo dużo w obrębie partnerstwa. I postanowiliśmy w tym roku, dzięki gościnności Żarowa, burmistrza Żarowa, zrobić taki przegląd zespołów ludowych. Jest to pierwszy przegląd zespołów ludowych, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Żarowskie Święto Pieśni Ludowej było doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku amatorskich i nie tylko zespołów folklorystycznych, pielęgnujących i upowszechniających folklor naszego regionu. Bawi mi się super, mimo że taka pogoda jest, pada deszcz. W swoim repertuarze mamy, jak się bawią ludzie, gdy pada deszcz, więc przyzwyczailiśmy do takiej pogody. Jesteśmy w ogóle bardzo mile zaskoczeni, że zorganizowano coś takiego, że zaproszono nas na występy, a przy okazji zapoznajemy się z różnymi zespołami. Poznajemy sąsiadów, jak tutaj wiemy, że Dobromierzanie były, tutaj ze Świdnicy są. Śpiewam piosenki ludowe, na przykład takie jak Tokaj, Zakochany Ułan, Marysiu, Czekolada. A jak się nazywacie i skąd jesteście? Nazywamy się Stokrotki i jesteśmy z gminy Świdnice, z małej wioski Lutomia. Najmłodsi mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Największym powodzeniem cieszyły się zorganizowane przez Żarowską Wspólnotę Samorządową rejsy łódkami i pontonami po stawie. Oprócz możliwości pływania, TKKF Chemik przygotował tradycyjne konkurencje sportowo-rekreacyjne. Po przejściu wszystkich przygotowanych rozrywek, każdy uczestnik otrzymał certyfikat udziału w zawodach żeglarsko-rekreacyjnych. W namiocie przygotowanym przez naszych młodych radnych można było skorzystać z malowania twarzy oraz krótkotrwałych tatuaży. Kolejną atrakcją przygotowaną dla wszystkich chętnych były bezpłatne warsztaty z garncarstwa pod czujnym okiem instruktora. Każdy, kto wylepił swój własny garnek, mógł go później zabrać do domu. Ja się zajmuję od 35 lat, ponieważ tą wiedzę otrzymałem od swojego taty. Bo u nas te tradycje są kultywowane przez setki lat i ja otrzymałem tę wiedzę od swojego ojca, on od swojego ojca. Wywodzimy się powiat Opoczno, a mieszkamy obecnie w Człuchowie na Pomorzu. Lokalna grupa działania Szlakiem Granitu jest jednym z organizatorów, czy głównym organizatorem dzisiejszego festynu? Środki pozyskała Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w ramach funkcjonowania stowarzyszenia. Dzięki gościnności pana burmistrza i też i pomocy oczywiście organizacyjnej całego zaplecza tutaj Żarowa możemy tutaj właśnie występować. Panie burmistrzu, co sądzi Pan o idei i o pomyśle dzisiejszego festynu w Żarowie? No super inicjatywa Lokalnej Grupy Działania, z którą jestem związany już od paru lat, od powstania, bo Kostrzanie za chwileczkę wystąpią w Pięknych Strojach Szlacheckich. To właśnie działanie Lokalnej Grupy Działania Szlakiem Granitu, bo z małego projektu mamy pieniądze, 25 tysięcy, to piękny prezent od Lokalnej Grupy Działania. Konkurencja dla Strzegomia, który za 2 tygodnie, ale myślę, że godna. Szkoda, że dzisiaj pogoda nam nie dopisała, bo byśmy tu się pięknie bawili, ale mimo to widzowie jak zawsze na folklorze dopisują. Życzę powodzenia i rozwoju takich imprez. A jak Pan się bawi osobiście, proszę powiedzieć, na dzisiejszym festynie? Zmarzłem bardzo, ale już mi jest raźniej teraz. Natomiast no, ja jestem wielkim fanem, miłośnikiem kultury ludowej. Dla mnie każde dźwięki przynoszą wielką radość. Ja tak odpoczywam. Przy muzyce ludowej odpoczywam, przy tańcu ludowym. Tak więc jestem u siebie, tu gdzie mogę po ciężkiej pracy swojej odpocząć. Oprócz tradycyjnych stoisk z gastronomią, można było skorzystać ze stoiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Łażan Przyjazna Wieś, w którym skosztować można było swojskiego jedzenia. Po występach zespołów zaprezentował się jako gwiazda wieczoru zespół pieśni i tańca Jubilat, a następnie zagrał zespół coverowy Formacja Go.
niestety pogoda tego dnia nie pozwoliła na pełną zabawę dla zgromadzonych osób. Organizatorami festynu było Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, Młodzieżowa Rada Miejska, Żarowska Wspólnota Samorządowa oraz TKKF Chemik Żarów.